Bezwstyd, czyli brak wstydu. O tym dzisiaj w Życiu Poczciwym zapraszam. Parę lat temu pod jednym z moich filmów ktoś polecił program Rafała Mazura Bezwstyd. Polecił go dla mnie, bo z czegoś się tam tłumaczyłem. Czy nie pamiętam, jaki był kontekst. W każdym razie ktoś polecił program Bezwstyd. I po paru latach od tego polecenia ten program Bezwstyd właśnie zakupiłem. I chcę dzisiaj trochę o nim opowiedzieć. Widzisz, wstyd to plaga, która jak jakaś stonka ziemniaczana w naszej świadomości się rozmnaża i zjada nasze ambicje, zjada naszą potencjalną wielkość, zjada nawet nasz cel, do którego możemy zmierzać, zjada, zmniejsza go, zmniejsza plon. I ta stonka ziemniaczana w naszej świadomości i podświadomości swoją drogą, ta też kulturowa stonka i ta stonka, którą by nie chcieliśmy z domu rodzinnego, bardzo często z miejscowości, ze szkoły, z otoczenia, jest czymś, co też jak Rafał Mazur mówi w tym programie, często szumi w tle. I jest to już taki szum, jak na przykład komputera, gdy mamy go włączonego i słyszymy ten szum w tle, ale już tak się do niego przyzwyczajamy, że nie zdajemy sobie z niego sprawy. Podobnie jest właśnie ze wstydem, który już jest u wielu z nas zinternalizowany i który, czy jesteś tego świadom, czy nie, ogranicza, sprawia, że czujesz się źle, sprawia, że wszystkie twoje ambicje, plany i działania są od razu podgryzione przez tą stonkę wstydu. I Rafał Mazur tam mówi, że właśnie największym przeciwnikiem, największą przeszkodą też w naszym właśnie życiu, w działaniu i w osiąganiu jest nie strach, tak jak myślał na początku, tylko właśnie wstyd. Bo strach już nie jest aż tak niebezpieczny teraz, gdy żyjemy w tym cieple i bezpieczeństwie, jak wstyd. Wstyd może być dla nas bardziej niebezpieczny w kontekście prowadzenia życia, z którego będziemy zadowoleni, dumni i dążenia do celów, z których będziemy dumni i posiadania też takiego zdrowego narcyzmu, zdrowej pewności siebie, zdrowego poczucia, że cokolwiek spadnie na nas, czy cokolwiek sobie postanowimy, to możemy tam dojść lub możemy sobie z tym poradzić. I gdy ten program słuchałem pierwszy raz, drugi, to ten najbardziej ten właśnie setup, to można powiedzieć, że przedstawienie tej sceny strachu otwiera oczy w dużej mierze. Otwiera oczy na ten szum, który gdzieś tam w tle u ciebie jest, który już tak zinternalizowałeś, że nawet go nie zauważasz, ten szum wstydu. I daje pewne techniki, które z tego wstydu pomogą wyjść i pomogą go pokonać lub chociaż dadzą ci jakieś narzędzia, żeby z nim walczyć. I wstyd to jest coś, co wręcz wydaje się tak normalne lub inaczej, nawet wydaje nam się, że często takie coś, co wydaje nam się, że to jest nasza wina, że czujemy wstyd, że my nie możemy się otworzyć, nie możemy być sobą, nie możemy robić wielu rzeczy, bo po prostu nie zasługujemy na to, bo coś tam. I często to coś tam to nie jest nasza wina jako jednostek, tylko raczej jest to po prostu to, jak sobie zaczęliśmy radzić, idąc od dziecka w dorosłe życie, jak zaczęliśmy sobie radzić, jak zaczęliśmy sobie tłumaczyć świat i jak ten wstyd pomaga nam wbrew pozorom radzić sobie w tym świecie, bo tak naprawdę to, że żyjemy w społeczności, porównujemy się do innych ludzi i porównujemy się do, właśnie to jest klucz, że zawsze porównujemy się do czegoś, sprawia, że gdy te porównania wychodzą słabo, zaczynamy odczuwać wstyd, zaczynamy odczuwać pewną niemoc. A te porównania zawsze mogą wyjść słabo, bo zawsze będzie ktoś lepszy od nas. Zawsze będzie ktoś gdzieś wyżej, ktoś będzie wyższy, ktoś będzie silniejszy, ktoś będzie mądrzejszy. I jest szczególnie takie osoby, myślę, że wrażliwe, takie osoby, które właśnie gdzieś tam tak jakby chcą wszystkich zadowolić, które chcą też przejść przez życie trochę bezkonfliktowo, omijając przeszkody,
często właśnie te osoby, gdy jeszcze dodamy ten wstyd, stają się osobami, które schodzą ciągle z drogi, które są popychadłem, które popadają w perfekcjonizm, które popadają w też potem nałogi, bo to są wszystko dzieci wstydu, jest ich dużo więcej. Rafał Mazur je tam pięknie wymienia i te wiele problemów, które być może masz, są spowodowane tym właśnie zinternalizowanym wstydem. Oczywiście jest to spore uproszczenie, ale jest to na pewno ciekawy i ważny element prowadzenia życia pełniejszego, zdanie sobie sprawy ze swojego wstydu, zbudowanie trochę zdrowego narcyzmu i egocentryzmu i zmianę swojego postrzegania też, bo często ten wstyd czy ta stonka ziemniaczana, która nas nadgryza, stonka wstydu, często ona weszła w naszą zinternalizowaną świadomość, w nasz psychiczny krajobraz, weszła, gdy jeszcze nie mogliśmy tego kontrolować, gdy nie mieliśmy kontroli nad tym, co w tym naszym psychicznym krajobrazie się wydarza. I to jest dobry moment, żeby tą kontrolę przejąć i ten program pomaga to zrobić. I o ile ten program daje pewne techniki, daje ci pewne wskazówki, o tyle najważniejsze moim zdaniem, co ten program robi, to otwarcie oczu na ten problem. Pokazanie ci palcem tego, jak mówi Rafał Mazur, tego syczenia komputera, tego pasywnego wstydu, który masz cały czas i gdy już go widzisz, to już może zmienić postać rzeczy. I to też, co ten program dobrze robi, to oprócz wskazania tego, pokazuje ci, jakie negatywne skutki ignorowanie tego, bądź właśnie niebycie tego świadomym, jakie negatywne skutki w swoim życiu się będą pojawiać. I wielu z was, moi drodzy oglądacze i ja u siebie, wiele rzeczy z tych, które Rafał tam wymienia, widzę i sam fakt po prostu zwrócenia na to uwagi i rozpoczęcia pewnych działań, które ten pasywny szum zmniejszą lub wyeliminują, rozpoczęcie pewnych też działań i zachowań, które sprawią, że ten wstyd znika, to jest coś, co może bardzo ci pomóc w bardzo wielu aspektach życia. Wpłynąć pozytywnie na taki paradygmat tego w ogóle, co tak naprawdę możesz zrobić, co jest dla ciebie. Co często wydaje mi się, że jest stłamszone właśnie tym, co ta stonka wstydu nadgryzła w naszej młodości. Bardzo polecam program Bezwstyd Rafała Mazura. Jest dostępny na stronie Zenia Skiniowca. Jest cenowo dość wysoka ta cena, w sensie no trochę droższa niż zwykła książka, taki program, ale też jak będziesz obserwował stronę Rafała Mazura, często są nam promocje. Ja kupiłem to za 50% ceny. Nie pamiętam już, z jakiej okazji ta promocja była, ale jak będziesz tam obserwował stronę, to być może uda ci się znaleźć to taniej i tym bardziej wtedy z tego skorzystasz. Pomyślę, że ten program szybko ci się zwróci, jeśli zaczniesz działać, pracować nad swoim wstydem, będziesz w stanie powiedzieć, że jesteś wart tyle i będziesz w stanie tyle dostać albo chociaż dążyć do takich kwot. I wiesz, to też ten wstyd też często właśnie daje nam sztuczną poprzeczkę, sztuczny szklany sufit, jeśli chodzi na przykład o zarobki, ale też o wiele innych rzeczy, które mogą być przez to przytłumione. Więcej w programie Rafała Mazura. Ja tymczasem kończę. Dziękuję bardzo za oglądanie. Wasław, życie poczciwe. Nie żyjmy ze wstydem, żyjmy bezwstydnie. Do zobaczenia, cześć.